Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w drugiej części podsumowania roku 2023. W poniedziałek na kanale pojawi się podsumowanie Gwiezdnych Wojen, gdzie przegadałem sobie wszystkie produkcje, prawie znaczy wszystkie produkcje, które wyszły z zamienia Gwiezdnych Wojen w roku 2023. Natomiast dzisiaj przyszła pora na czyli weźmiemy też prawie wszystkie produkcje, które wyszły w roku 2023 i sobie to przegadamy, czy było ok, czy nie do końca. A na końcu troszkę pospekujemy na rok 2024, co nas czeka, czy będzie dobrze, czy raczej niekoniecznie. I tym razem będzie tego trochę więcej, ponieważ w przypadku Gwiezdnych Wojen na 5 produkcji omawiałem 3, tak w tym wypadku na 7 produkcji Marvelowskich omawiam aż 6. A jedną produkcją, jaki nie mówię, będzie I Am Good sezon drugi, bo szczerze mówiąc ja w ogóle nie pamiętałem o tym, że, że to wyszło. Jak się szkołem tego odcinka, to się dopiero dowiedziałem, że ej, jest drugi sezon IMG, nawet pierwszego w ogóle nie obejrzałem. Także to, to zostawmy, tego nie ma. Z taka lekka produkcja ten w ogóle chyba nie ma zbytnio samówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc w takim razie już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. A na pierwszy ogień pójdzie niestety Ant Man i Osa Quantumania. Ale powiem Wam szczerze mówiąc widzowie, że początkowo jak się dowiedziałem, że ma powstać ten film, to ja byłem mega szczęśliwy. Cieszyłem się. Z tego, że masz projekt film, w którym po pierwsze pojawił się pełnoprawny Kang, Kang Zdobywca, czyli ten, który miał być teoretycznie głównym antagonistą Multiverse Sagi, więc będzie to pierwsza okazja, gdzie będziemy mogli go zobaczyć w pełnej krasie, w pełnej takiej formie, taki mega potężnego, przynajmniej miałem tylko nadzieję, że będzie taki potężny. No po prostu cieszę się na jego widok. Zwłaszcza, że na tym etapie Adi mi trochę wprowadził kanga i opowiedział mi, kim dokładnie Kang jest, bo tak szczerze mówiąc, początkowo średnio wiedziałem. I potem co Adi mi powiedział, to czułem, że ej, to naprawdę może być mega dobra postać, i naprawdę mega potężny antagonista. Facet, który ma Wariantów, który po prostu równie dobrze może zginąć jako jeden i pojawić się jako kolejny, i czułem, że naprawdę Kang będzie po prostu mega dobrym antagonistą. A po drugie, cieszyłem się z tego, że to właśnie Scott ma się z nim zmierzyć. Generalnie to, że Ant-Man miał otwierać fazę piątą i jako pierwszy zmierzyć się ze zdobywcą, miał taką formę trochę jego docenienia, gdzie no nie oszukujmy się, że w poprzednich produkcjach nie był zbytnio doceniany, był tak trochę pomijany. Nie jego filmów, no bo to były filmy o nim, no to kiedy przychodziło na jakieś większe wydarzenie, typu na Endgame, no to gdzieś tam był bardziej z boku, mimo tego, że właśnie w samym endgame. Game, no, przyczynił się bardzo do tego, że cała akcja z podróżami w czasie się odbyła. Więc kwantumanie miała z takim trochę można powiedzieć odkupieniem Antmana, jak czwolwiek nie brzmi, no, ale w każdym razie cieszymy się z tego, że dostanie swoje 5 minut i zrobi coś takiego naprawdę mega epickiego. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Antmana, no to mamy też wymiar kwantowy, wymiar kwantowy, który jest związany z podróżami w czasie, co wiemy z Endgame. No i też związany jest oczywiście dzięki temu z Multiversu, bo podróże w czasie się z nimi wiążą. Zatem do tego wszystkiego dodamy kanga, który z Multiwersem jest jak najbardziej powiązany, no to mamy ogromne pole do popisu, żeby jakąś naprawdę świetną historię stworzyć. Ja miałem ogromną nadzieję i czułem, że dostajemy świetne widowisko. A co dostaliśmy? Dostaliśmy kwantomanie. Tutaj, żeby się przygotować, obejrzałem naszą recenzję z ant i zobaczyłem, że w sumie rzeczy, które tam powiedziałem jako te negatywne, no to w miarę się pokrywają z moim zdaniem, jak jest teraz. Jedynie różnica jest taka, że teraz moje zdanie jest miliony razy gorsze o tym filmie. Nie jest to pierwszy raz u mnie, kiedy jaki mamy jakiś zły film, w tym wypadku właśnie Kwantomanie, no to przy premierze jeszcze w miarę się z niego jakoś cieszę gdzieś tam więcej widzę tych pozytywów. A z biegiem czasu ten film podoba mi się coraz mniej i te wady, które w nim znalazłem, po prostu są takie coraz bardziej dobitne, coraz bardziej pokazują, że ten film jest po prostu zły. Takich wad, Razem z Adim znaleźliśmy w naszej esencji 4. Po pierwsze, Modok. Wywalić Modoka. Po prostu nie. Modoka to najpierw prostu wykreślić. Jego najpierw, żeby w ogóle nie było. Wziąć wszystkie, wszystkie jego dialogi, sceny itd. i tak dalej i walnęć taką wielką czerwoną kreskę. Znaczy, tak. Szanuję pomysł na to, żeby wprowadzić Modoka, bo Modok jest naprawdę świetną postacią. Użycie Darena jako Modoka też nie było nawet złym pomysłem. Jakoś dało się to fajnie ograć. A w finale dostaliśmy takiego właśnie Modoka, który po prostu za każdym razem, jak go widziałem, to czuję takie ogromne zażenowanie i po prostu chciałem. Już nie patrzeć, chciałem odwrócić wzrok i nie patrzeć po prostu na tego Modoka. Zwłaszcza, że szczerze mówiąc, modok jest absolutnie niepotrzebny, bo te rzeczy, które on robi, to zdecydowanie mógł zrobić ktoś inny. No bo co, wykrył tylko ten sygnał, który Kassi nadała, mógł to zrobić kank. Coś tam pozabijał? Kang i tak też to robił. Albo robili to jego ludzie. Więc jakby Modok jest absolutnie niepotrzebny, można było go spokojnie wykreślić. Następnie wymiar kwantowy, w którym jak już powiedziałem, pokładałem wieki, nadzieję na stworzenie fajnej historii. I pytanie, czy ten potencjał wreszcie wykorzystany? No wydaje mi się, że chyba dało się to zrobić troszkę lepiej. Ale i tak, jeżeli chodzi o wymiar kwantowy, nie wybaczy jednej zasadniczej rzeczy. Konkretnie tego, że wymiar kwantowy w trzeciej części Antmana przeczy sam sobie. No bo tak, w poprzednich częściach Antmana oraz też trochę w Endgame było powiedziane jasno, potrzebny jest kostium. Bez tego kostiumu lepiej nie wchodzi do wymiaru kwantowego, bo skądś to katastrofanie. Oraz że w wymiarze kwantowym nie można przebywać zbyt długo, bo również będzie miał to złe skutki. A co dostaliśmy w kwantomani? Absolutnie się tym w ogóle nie przyjmujemy. Normalnie sobie chodzimy po wymiarze kwantowym tak po prostu, bez żadnego kostiumu, nie ma czymś tym rzeczy czas może. Coś zrobić, bo nic ten czas nie robi, po prostu sobie chodzimy jak po zwykłej ziemi. I absolutnie nie kupię wytłumaczenia tego, że wymiar kwantowy jest podzielony na kilka części i że w tej akurat części można bez żadnego problemu chodzić sobie bez kostiumu. Jeżeli ktoś chciał zrobić tak, że można potem wymiarze kwantowym chodzić tak w taki sposób, no to niech to będzie jakoś sensownie wytłumaczone, a nie, że tak po prostu, a jest podzielone na kilka światów, w tym akurat można. Ale na jakiej podstawie? Dlaczego wymiar kwantowy jest podzielony na kilka światów? Dlaczego w tym akurat tak można? Niemczej ja nie proszę o zbyt wiele, a ja chcę po prostu, żeby takie rzeczy były sensownie wytłumaczone i nic więcej. Następnie postacie, ale nie licząc Kanga i Modoka, bo o Modoku musiałem pójść w osobnym punkcie, po prostu no, nie wytrzymałem jak nie powiedział jako pierwszy, że wywalić Modoka i nie powiem też o Kangu, bo ja mu osobny punkt. Tu o naszej Antmenowskiej drużynie, no bo nie ukrywam, no nie jest z nimi jakoś zbyt dobrze. Postacią, która tak szczerze mówiąc ma jedyny dobrze wykorzystany potencjał jest Janet. Jest tutaj pieszy w pełni występ w wieki ekranie, gdzie no ona musi wprowadzić wszystkich w całą akcję w wymiarze kwantowym, jest ona łącznikiem między bohaterami a Kangiem, więc się rzeczy ona musi być dobrze rozwinięta i dobrze to wszystko pociągnąć. I czy to się udało? Jak najbardziej tak. Następnie Hank i Hope, którzy absolutnie nie wprowadzają nic nowego, oni po prostu sobie są. No, Hank tylko z tymi mrówkami, ale wiedząc, jak się los mrówek daje potoczy, no to szczerze mówiąc lepiej, jakby ich w ogóle nie było, tak mi się wydaje. Także Hank i Hope, po prostu nic z nimi się ciekawego nie dzieje. I na końcu Scott i Cassie. Postacie, które powinny być, przynajmniej moim zdaniem, jednymi z tych najjaśniejszych punktów tego filmu. No bo tak, Cassie ma taki pierwszy, w pełni debiut filmowy. No fakt, że pojawia się w pierwszej części Huntmana, ale wtedy była dzieckiem, więc jest to troszeczkę inna postać i też jako dziecko to nie wiem, mogła zrobić teraz jako. Na stołka może uwieje więcej, a wedgame pojawia się tylko pokazać na chwilę, że ej, jestem starsza i o, ta to żyjesz, więc jakby no nie robiła nic dużo. Ja tego właśnie kwantowania był i takim jakby powiedzmy, że trochę debiutem, bo wtedy mogła się w pełni pokazać, miała te swoje 5 minut i mogła je wykorzystać jak najlepiej. Zwłaszcza że nawet powinny być wykorzystane jak najlepiej te 5 minut, no bo trzeba ją szykować pod Young Avengers, które no, gdzieś tam sobie raczkuje. Mam nadzieję, że ten koncept faktycznie przetrwa i gdzieś tam się później pojawi. Więc kasy jak najbardziej powinna dużo uwagi dostać, żebyśmy mogli ją jak najlepiej poznać. A czy tak się stało? No trochę tak, ale. Ale mi się wydaje, że mogło być tego więcej. Jeżeli chodzi o naszego kochanego Scotta. No, to też nie jest to dobrze wykorzystane. Tak jak mówiłem, Scott miał teraz idealną okazję na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Pokazać się jako taki jednak mimo wszystko potężny, superbohater, który waczy z mimo wszystko jednak potężnym antagonistą. Czy Scott to wykorzystał? Zdecydowanie nie. Jak dla mnie Scott nie robi nic więcej poza to, co robi zwykle. Nie ma żadnego hard developmentu. Scott jest cały czas taki sam. A rzeczą, która mnie najbardziej zirytowała, jeżeli chodzi o Scotta w tym filmie, to jego nieszczęsne zakończenie. Zakończenie filmu dawało idealną okazję na to, żeby Scott w tym wymiarze kwantowym utknął. A to w przyszłości przełożyłoby się na to, to, że załóżmy na przykład, czy teoretycznie wróciłby za jakiś czas i miałby jakiś swój, powiedzmy, że background. Byłoby, że coś tam mówiłem w wymiarze kwantowym, stałem się jednak potężniejszy. No, cokolwiek. Po prostu jakoś wykorzystać ten potencjał. A nawet jeśli miał to być jego koniec, to byłby dobry koniec. No bo jednak mamy idealne przejście ze Scotta do Kassi. I wtedy już w pełni moglibyśmy się skupić na Cassie jako tym nowym antmenie. A Scott, który jak wiadomo każdy musi kiedyś zejść ze sceny, szedłby z niej w mysie bardzo dobrym stylu. Ale musieliśmy dostać takie typowo cukierkowe, happy endowe zakończenie. No i ja jestem zawiedziony. To dało się zrobić lepiej. Naprawdę. No i Większe rozstrzałanie tego filmu, czyli nasz podobno wieki antagonista Kang. Przypominam, ten film miał być debiutem Kanga zdobycy w MCU. Kanga zdobywcy, tego potężnego antagonisty, głównego antagonisty multiverse sagi. Czy ktoś z was widzowie w trakcie oglądania odczuł, że ten gość może tak namieszać, może być tak wielkim zagrożeniem, że zaraz cały multiverse może zniknąć? No, ja absolutnie nie. I nie chodzi o to, że utknął w wymiarze kwantowym, tak jak było całkiem spoko i Jak mówiłem, dawało duże pole do popisu. Mi przede wszystkim chodzi o to, że w trakcie tej bitwy finałowej nie był w stanie pokonać tych wszystkich wrogów. A przecież, mając tą potęgę, którą dysponuje, powinien bez żadnego problemu pokonać wszystkich i na samym końcu filmu uciec z wymiaru kwantowego. Ale po co? Lepiej, żeby go załatwiły mrówki. Mrówek po prostu nie wybacza. A na koniec, biegu jeszcze bardziej dobić, wrzucamy go do rdzenia i pozbywamy się go po prostu na wieki amen i zapominamy w ogóle, że Kang z cały istniał. Granie tu też trochę zaważyło to, że był to film o ant i miał on swojego Prot który no, wpłynął na to, że Kang nie mógł wygrać, ale mimo wszystko nie powinno się to tak skończyć. Kang powinien zostać pokazany jako taki potężny badass, a absolutnie nie został. I tym samym postać Kanga uciepiana na samym początku jej istnienia, bo już od samego początku ciężko było uwierzyć w to, że ten facet, który został pokonany, przypominam, przez Armię mrówek, miał niby być na tyle silny, żeby zniszczyć całemu tws Nie da się po prostu w to uwierzyć. Po prostu się nie da. Na całe szczęście zostaliśmy scenę po napisach, która jak korykatowała Pierre Kang'a i pokazywała, że no jest Rada Kangów, znaczy z Centurionem i Immortusem i amatutem i jest jakaś nadzieja, że on jednak jeszcze będzie tym takim potężnym badasem. No może nie jako typowo zdobywca, ale że któryś z tych wariantów, albo te wszystkie warianty faktycznie coś namieszają i faktycznie można się go obawiać. No i też pojawił się Wiktora Tajmiego w drugiej scenie po napisach. No nie wiedzieliśmy wtedy, co z nim dokładnie będzie i czuliśmy, że to może być właśnie zdobycie który się przebrał za jakąś jakiś inną postać, i to dawało naprawdę też nadzieję. Te dwie sceny po napisach dawały nadzieję, że jeszcze coś z tym kangiem będzie. No, na nie nic z nim nie będzie, bo się z Jonathanem Mendy'ewastem musieliśmy pożegnać, ale no mimo wszystko, gdzieś tam te sceny po napisach dawały to nadzieję, której Antman nam nie dał. W ogóle kwantomania nie tylko zaszkodziła kangowi, ale zaszkodziła ogólnie całemu wątkowi multiversum bo po prostu kwantomania jest słabym filmem, za słabym na to, jaki wątek jest z niej przedstawiony. Tak jak mówiłem, wyobrażałem sobie to, że kiedy pojawi się właśnie taki wątek, to po prostu będzie to potencjał film na miarę, no, no chociażby endgame, albo gdzieś blisko endgame. A w final dostaliśmy kwatomanie czyli film zdecydowanie o kilka półek za nisko, jeżeli chodzi o taką potęgę, rozmach i tak dalej. Po raz kolejny muszę powiedzieć to, co wielokrotnie już mówiłem, mianowicie, że brakuje i w Gwiezdnych Wolach, i w Marvel, i w ogóle pewnie też w innych uniwersach, brakuje czegoś takiego mega potężnego. Nie wiem, mam nieodparte wrażenie, że twórcom albo się po prostu już nie chce, nie chce im się przykładać i robić solidnych produkcji, albo po prostu robią produkcję jak najmniejszym kosztem, żeby w finale zarobić jak najwięcej pieniędzy. Nie wiem, może że tak jest. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, dlatego mam nadzieję, że w końcu zaczną się pojawiać takie solidne mega produkcje, bo takie są jak najbardziej potrzebne. Dobra, udało się pokonać kwantomanie, no to lecimy dalej. Następnie w kolejce są Strażnicy Galaktyki 3 i tu w ogóle będzie śmiesznie, bo szczerze mówiąc to będzie pewnie tak jak w Gwiezdnych wojnach, że o złych produkcjach mówiłem bardzo długo, żeby bardzo pokazać, jak bardzo te produkcje są złe. Natomiast o dobrych nie muszę tego zbytnio pokazywać i będzie to krótko zwięzienie na temat. Po prostu powiem, że jest dobrze, coś tam krótko powiem i tyle. Podsumowanie podsumowaniu Gwiezdnych wojen przez jakieś około 7 minut mówiłem o tym, jak bardzo Mander zły, ale o tym, jak Asoka jest moim zdaniem przynajmniej dobra, mówiłem chyba tylko jakieś 3 minuty. A o samym Wisemstone mówiłem chyba nawet nie minutę, z jakieś pół minuty powiedziałem, że jest dobrze i tyle. Nie wiem skąd to się bierze, ale po prostu o dobrych produkcjach mogę mówić krócej, bo nie trzeba dużo się zgadywać. O złych po prostu muszę mówić dużo. I do tego o Strażnikach będzie krótko, no bo nie ukrywajmy, Strażnicy byli świetni. James Gunn miał dowieść dobre zakończenie tryogi. Trigi, która ogólnie była chwalona za to, że jest bardzo dobra. Nie wiem, czy nawet jako najlepsza tryogi MCU, nie wiem, czy Kartan America nie był bardziej chwalony, nie mam pojęcia. I po, raz kolejny, a zarazem po raz Ostatni, James Gunn pokazał, że potrafi. Trzecia część zdecydowanie trzyma poziom. Mimo tego, że jest troszeczkę innym filmem niż dwa poprzednie, jest taka troszeczkę poważniejsza, ale temu się akurat absolutnie nie dziwię, bo tematyka filmu tego wymagała, bo mieliśmy historię Oceta, opowiedziano, która no nie była historią usłoną różami. I to też udało się zrobić, ponieważ z tego co widziałem w innych recenzjach, nie tylko w naszej, to bardzo często filmy uchwalone za to, że elementy humorystyczne były w tych momentach, w których być powinny. A w momentach, kiedy miały wejść tony poważniejsze, to takie faktycznie wchodziły. Czyli ogólnie ten humor był na takim wyważonym poziomie i bardzo dobrze, no bo co za dużo to nie zdąży. I coś, co osobiście mnie bardzo cieszy, że to się faktycznie udało, czyli to, że w momencie, kiedy bohaterami jest grupa bohaterów, a nie jest tylko jeden główny bohater, to, że każdy dostawał wystarczającą ilość uwagi, a nikt nie był pomijany. Mnie to bardzo często bało, że ktoś wybijał się bardzo na pierwszy plan, a ktoś był taki, że w ogóle mogliśmy o nim zapomnieć. Nawet pomimo tego, że mamy jakieś takiego bardziej głównego bohatera, w tym wypadku Roketa, no to jednak każdy mimo wszystko powinien dostać te 5 minut, i czy tak się stało? Jak najbardziej tak. I samo prowadzenie tych postaci było zdecydowanie dobre, zwłaszcza, że była to ostatnia część drogi i trzeba było te wątki albo, Odpowiednio podomykać, jak w wypadku większości strażników, a jak w wypadku Kuya i Mantis, poprowadzić ich w takim kierunku, że bez żadnego problemu mogli wrócić, no bo jednak z tego co wiemy, oni kiedyś wrócą. I moim zdaniem wszystko to się udało. Każdy ma poprowadzony wątek w taki sposób, że jest taki efekt, jaki być powinien. Krótko, jeszcze o wiekiem ewolucjonistzie. Szczerze mówiąc, nawet nie chcę o nim mówić. Po prostu był dobry. Miał to być dobry złoczyńca na jeden film i taki faktycznie był. Ja się nie miał po prostu co do niego przyczepić, był po prostu dobry. Ale spokojnie to nie jest tak, że strażnicy są bez wad. Mam tutaj dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, postać Adama. Jakoś nie kupiłem tego. Takiego zwyczajnego nastolatka, zwłaszcza po tym jak mi Adio opowiadał, jakim to wielkim badaczem Adam jest w komiksach, choć z drugiej strony, jakby Adam był takim wielkim badaczem już teraz, to chyba by to też trochę zaszkodziło, bo bardzo odebrałoby uwagę innym i skupiałby się zbyt na Adamie, a on miał cię gdzieś tam bardziej z boku. Mimo wszystko, stworzenie z niego takiego zwyczajnego nastolatka, no po prostu tego nie kupiłem. Nie oznacza to, że nie zostało to porządnie zrobione, zostało to porządnie zrobione, tylko po prostu nie tak, jak mi się to podoba. Ale mam nadzieję, że kiedyś Adam powróci i coś się z nim jednak zadzieje, a nie, że teraz o nim po prostu zapomnimy, co no, niestety jest też bardzo prawdopodobne że Adama już więcej nie ujrzymy, ale gdzieś tam żyje jakąś nadzieję. A drugim problemem, też drugą postacią z którą mam problem, bo ja w sumie tylko do postaci mam problem, jest Kragin. Z Kraginem mam to, że nie wiem czemu, a ja po prostu nie czuję tego jego dołączenia do Strażników. Mało tego, przez dużą część filmu ja w ogóle nie pamiętam jak Kraglin ma na imię, zapomniałem jego imienia, ale jest to bardzo dziwne, bo tak samo przecież teraz w filmie Nebula tak w pełni dołącza do Strażników, a Nebula, no wiadomo, Nebula była, się cieszyłem z tego, że jest i z nią nie miałem absolutnie żadnego problemu. Jeden co mi przychodzi do głowy to to, że Nebula była jednak bardziej istotną postacią w poprzednich. Filmach i dlatego gdzieś tam bardziej o nie pamiętam. A Clark wydaje mi się po prostu dostał za mało uwagi w poprzednich filmach i po prostu dla mnie to jego wejście było takie trochę odczapy. Tak czy siak, ze strażników jestem mega zadowolony, wszystko co stało fajnie dopięte i aż nie mogę się doczekać jak James Gunn zacznie robić DCU i wyjdą pierwsze filmy spod jego ręki. Przede wszystkim ufam Jamesowi Ganowicz, że zrobi to dobrze. Wielokrotnie udowodnił, że on umie, więc jestem o to spokojny i też będzie to idealna okazja, żeby wejść do DCU i jak najbardziej z tego skorzystam. Także jak w przyszłym roku pojawi się Superman Legacy, na bank idę do kina i na bank będzie recenzja. Oto spokojnie. Dobra, osrażnika koniec, przejdźmy dalej i niestety, bo cię będzie taka w ogóle z w sumie, że będziemy na dole, na górze, na dole, na górze i tak dalej. No i niestety teraz musimy spać znowu w dół, ponieważ bierzmy się za Secret Invasion. Tutaj będzie tak jak w przypadku Quantumani, że początkowo moje zdanie o Secret Invasion było takie w miarę jeszcze OK, a z czasem było coraz gorsze. Na początku byłem generalnie w miarę zadowolony, mimo tego, że klimat Secret Invasion trochę mi nie odpowiadał, bo nie przepadam jakoś za bardzo takimi tego typu produkcjami. Ale mimo wszystko cieszyłem się, że po pierwsze dostajemy produkcję Ników który zasłużył na w swoją produkcję, bo jednak gdzieś tam zawsze był z boku, a jest to postać, która jest po prostu genialna i zasłuży na te swoje 5 minut, no i też jest wielki potencjał w jego postaci. Oraz cieszymy się z tego, że w MCU pojawi się coś trochę innego. Generalnie ja bardzo lubię, kiedy pojawią się jakieś produkcje takie inne w jakimś uniwersum, bo dzięki temu franczyza nie stoi w miejscu, tylko jakoś się rozwija. Coś tam się nowego dzieje, a to bardzo dobrze, bo stanie w jednym i tym samym nigdy nie wychodzi na dobę, bo w pewnym momencie jesteśmy po prostu znudzeni, że cały czas mamy jedno i to samo. Więc nawet jeśli mi ten klimat nie odpowiadał, to było coś nowego, więc się cieszyłem i nawet trochę się jarałem tym, bo było to Pakowane jednak w Marvela, więc no czułem, że może jednak będę się dobrze bawił. No i przede wszystkim rozwinięcie zdjęcie wątku Skóry, który długo był nieruszany. Wracamy w końcu do tego i miałem po prostu nadzieję, że będzie to fajnie rozwinięte i zobaczymy coś ciekawego o skórach. Więc takie nadzieje były, jak to się skończyło? Dostaliśmy Secret Invasion. Ale tak jak mówiłem, początkowo moje zdanie było w miarę dobre. Tak jak był tytuł mojej recenzji z Wizem, byłoby dobrze, gdyby nie finał. Ja na finał wtedy bardzo dużo narzekałem, że po prostu zepsuł tą produkcję. No bo ja sam fakt wystąpienia takiej bitwy nie był zły, bo fajnie było taką bitwę zobaczyć, zwłaszcza, że mimo tego, że był to inny klimat, który był, jak mówię, nawet w miarę ok, bo było coś innego, to jednak mimo wszystko jest to Marvel i w Marvelu chcę zobaczyć takie bitwy i po prostu się cieszyłem, kiedy usłyszałem, że w ostatnim odcinku ma być jakaś bitwa. Ale wynikiem tej bitwy jest to, że w MCU mamy Super skórę, czyli gai. I to istnienie Gaj, czego ja sobie właśnie nie zdawałem aż tak bardzo sprawy przy oglądaniu Secret Diversion, tylko zdałem sobie sprawę dopiero z czasem, wywoła bardzo duży chaos. No bo teraz tak, widzowie, będziemy mieć jakiś kolejny film, za dziś jakaś wielka bitwa, jakieś wielkie zagrożenie, i w zaraz mogą się pojawić głosy: Ej, a jest Gaia, super skur, weźmy ją, niech ona ratuje sytuację. Ją może spotkać dokładnie ten sam case -to z Eternalsami, Sami, bo wpinanie po tym, jak Eternal się pojawili, to były głosy: Ej, a czemu te nasi nie przyszli na Infinity War, czemu nie przyszli na Endgame, że mogli ogarnąć sytuację, mogli pomóc. W skrócie, istnieje takiego Koksa psuje absolutnie każde większe wydarzenie bo wtedy można powiedzieć, że ej, dawajcie tego Coxa, niech on załatwi sprawę, i po co w takim razie jakieś inne konflikty. Ewentualnie to zagrożenie, które przyjdzie, musi być na tyle wielkie, że nawet ten wielki Cox sobie z nim nie poradzi. Pytanie, czy tam był tak wielki, żeby ten sobie z nim nie poradzi? No nie, by z nim raczej poradzi. Zaraz trzeba będzie tak wykombinować, żeby pojawił się ktoś taki, z kim Gaja sobie nie poradzi. Ewentualnie zrobimy najprościej, tak jak mówiłem przed chwilą, Adamie, po prostu zapominam, że Gaj istnieje, gaj nie ma, ale to jest naprawdę głupie i nie lubię czegoś takiego, że trzeba zapytać o jakieś postaci. Jest to jakiś wątek niedomknięty, fajnie byłoby jakoś to domknięty. Nie wiem, na przykład Gaja taci moce, cokolwiek. by Gaia nie była takim wielkim koksem. Ale tak jak mówiłem, Secret Invasion zrobiło tak wielkie zamieszanie. I po prostu, kiedy dotarła do mnie świadomość, jak wielkie jest to zamieszanie, to aż szkoda, bo mi Fiłego. Szkoda mi go było, bo tyle czeka na swoją produkcję, a final dostał właśnie Secret Invasion. Także, no po prostu jest mi szkoda. Miałem nadzieję, że Fear dostanie lepszą produkcję, bo na taką jak najbardziej zasłużył. W ogóle, już tyle razy tu wspomniałem, że ktoś zasługuje na coś lepszego, a jak najbardziej tak. Zasługujemy my, przez widzowie, na dobre produkcje, a nie coś takiego jak Secret Invasion. I taką właśnie produkcję na szczęście otrzymaliśmy w zeszłym roku, czyli drugi sezon Rockiego, ale powiem wam tak szczerze widzowie, że z kim to było mnie ciężko. Mianowicie po tym jak już skończyło się Secret Invasion, czyli pod koniec lipca, to ja o Marvel praktycznie nie myślałem w ogóle. Nie wiem, Secret Invasion tak bardzo mnie wyprós z uczuć do Marvela, że ja w ogóle nie myślałem o nim, z Adi i Lewym zbytnio nie gadaliśmy, trochę tam o a my zawsze o nim gadamy i dopiero w momencie kiedy wychodził pierwszy odcinek Rockiego, czyli w październiku, faktycznie zacząłem znowu wracać do Marvela i gdzieś tam się nim trochę jać. No może nie był to jakiś początkowo wielki poziom, ale jakiś tam już był. Wtedy ani ja, ani Adi nie byliśmy w ogóle w stanie, żeby omawiać Okiego. generalnie plan był taki, że po skończeniu Asoki, która się kończyła chyba, jeśli dobrze pamiętam, w środę w jednym tygodniu skończyła Asoka, a zaraz w piątek pojawiły się Roki, to był plan, że przeskoczymy na omawianie Rockiego i będziemy znowu co tydzień brać odcinek, omawiać jakiś konkretny wątek i będziemy się przy tym dobrze bawić. Nie, absolutnie się to nie udało. Siadamy do pierwszego odcinka i po prostu my kompletnie nie wiemy, co mówić. Dopiero po czasie obejrzenia całego Rokiego faktycznie gdzieś tam ta radość we mnie odżyła i byłem w stanie zrobić recenzję z Krałdiuszem, no ale to wiadomo, recenzja była już po zakończeniu Rockiego, więc no, no to nie było to samo. Niestety w trakcie wychodzenia serialu, kiedy właśnie najbardziej powinienem się nim cieszyć, no to się aż tak nie cieszyłem. Ale dobra, w koniec smetów przejdźmy do Loki absolutnie świetny. Przede wszystkim chcę wyróżnić to, że Rocky ma jak najbardziej sens. A to była właśnie moja bardzo duża obawa, zwłaszcza w kwestii wątku Multiversum, że ten serial zostanie tak potraktowany po macoszemu, i że twórcy nie przełożą się do tego w... na tyle wystarczającej ilości, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. Jest to dziwne, że miałem taką obawę po pierwsze wstępnie Rokiego, który przestał bardzo dobrze, ale po prostu pojawić w Secret Invasion sprawiło, że ja trochę zwątpiłem. Na całe szczęście się nie zawiodłem, i tutaj wszystko miało zdecydowanie więcej i nogi. Do tego stopnia, że w trakcie oglądania miałem często coś takiego, że gdzieś jakiś wątek się pojawiał w jakimś odcinku i w momencie, kiedy czułem, że ten wątek, no tak nie do końca rozumiem, co się dzieje, to ten właśnie wątek był kilka odcinków później wyjaśniony. Więc po prostu ja byłem szczęśliwy, bo po obejrzeniu serialu nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości co do czegokolwiek. Co do postaci, tutaj nie mam żadnych problemów, każdy został poprowadzony dobrze, no może trochę serii było mało, ale z drugiej strony miała też w pierwszym sezonie duży udział, no i też nie było jakoś super mega mało, więc jest ok. No jako jak o postaciach mowa, to przede wszystkim... Rocky. No słuchajcie, Rocky po prostu błyszczy. Kierunek, który obrała postać okiego już w pierwszej sezonie, czyli porzucenie tytułu Boga Psod, została poprowadzona bez absolutnie żadnych zarzutów i w końcu w efekcie w drugiej sezonie dostaliśmy Boga History. No tu nie mam żadnych zastrzeżeń, ja po prostu w tą drogę wierzę. Ja w to wierzę, nie ma żadnych jakichś skrótów, jakichś pominięć, nie. Wszystko jest zrobione od początku do końca właściwie. No i przede wszystkim wprowadzenie Boga History daje naprawdę ogrom możliwości i ja już nie mogę się doczekać jak gdzieś ten wątek zostanie dalej rozwinięty. No i z tego też powodu czekam na Deadpoola, no bo on też będzie związany z Multiversum i tamtywie ma się chyba pojawić, Rocky chyba niekoniecznie, na samo TV się pojawi, więc w każdym mocie, jeżeli wątek Multiversum tam też zostanie dobrze poprowadzony na miarę Rockiego, no to po prostu będzie super. Także ja wobec Rokiego po prostu nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. O moje precja, już ponad godzinę siedzę w tym fotelu Ale dobra, mamy jeszcze dwie produkcje do opowiedzenia. No to teraz teoretycznie powinniśmy znowu zejść w dół i zejdziemy, ale nie aż tak do końca. Bo teraz widzę przepłana Demonwers, która no nie jest źle, no ale też nie jest dobrze. Ale i ponownie przyznam się do tego, że w krytyce Demarwers. No, zdecydowanie przesadziłem. Generalnie kwestia jest taka, że kiedy szedłem na przedpremię DMW, bo że szedłem w czwartek, to ja wszystkim, jak z każdym gadałem, mówiłem, że nie, to jest zły film, jest absolutnie źle. Masaka, uj, jakie ja recenzje to zwyzę, oj, 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 ale będzie super. Absolutnie widzowie tak nie było. Film był naprawdę w miarę okej. Okay, bo to taki luźny film do pooglądania, do przyjemnego odpoczęcia sobie, choćby jak ja teraz, w fotelu i po prostu takiego posiedzenia i oglądania. Więc zamiast mówić, że był to najgorszy film MCU, powinienem powiedzieć, że ten film jest w miarę ok, i takie faktyczne zdanie teraz mam. Tylko że. Jest pewien problem z tym filmem, który gdzieś tam w trakcie tych miesięcy, odkąd go obejrzałem, mi przyszedł do głowy. Bo film faktycznie jest ok, ale nie w takim momencie w jakim jesteśmy. Tak jak powiedziałem w tym filmie wiele razy, i w innych powiedziałem wiele razy, i jeszcze wiele razy to powtórzę, potrzebujemy mega potężnych, solidnych, dopracowanych produkcji. Jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy głód takich potężnych filmów. Chcemy się po prostu na czymś naprawdę dobrze bawić, mieć taką jakąś epicką, mega solidną produkcję. I przez to w jakiej kondycji jest Marvel, to tworzenie filmu w porządku, a nie mega filmu. Nie jest dobrym pomysłem. To nie jest moment na takie rzeczy. Bo gdybyśmy byli w momencie, kiedy wszystko byłoby epickie, wszystko byłoby fajne, takie mega super, to nawet nie byłoby problemu z tym, żeby dostać coś takiego mniejszego lżejszego. Powiem więcej, byłoby to dobre rozwiązanie, bo bylibyśmy taką odskocznią od tych wszystkich super wielkich konfliktów, moglibyśmy sobie spokojnie, właśnie jak już mówiłem, rozsiąść się wygodnie i obejrzeć sobie coś przyjemnego. Ale absolutnie nie w tym momencie, kiedy nie ma czegoś potężnego, a takiego czegoś potężnego jak najbardziej potrzebujemy. A jeszcze dorzucimy do tego fakt, że jest to film poświęcony Cold która po pierwsze, no jest. Istotną postacią, mega potężną postacią, więc aż mnie osobiście ciężko sobie wyobrazić w filmie, który nie jest taki mega potężny. Fakt, że ten film powstał i, no, jak mówię, jest całkiem ok, ale wydaje mi się, że Carol, jako Carol, powinna jeszcze dostać jeden film. Taką naprawdę wielką bombę, w której będzie po prostu wielka epicka i tak dalej, tak dalej. A po drugie, Carol miała trochę przerwę od Marvela, no bo tak, była w Endgame, tam wiadomo, zrobiła dobre rzeczy, potem tylko na krótką chwilę w shang się pojawiła, a tak to jej właściwie nie było. Za długo czekaliśmy na to, żeby ponownie zobaczyć przygodę naszej wielkiej pani kapitan, no jak no to już powinno się wracać w wielkim stylu. Czy taki wielki styl był? Absolutnie nie. Mi się wydaje, że The mógłby mogłoby być w takiej formie w jakiej wyszło, ale nie teraz. Mogło to być kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze było nie tak źle, albo kilka lat później, kiedy, mam szczerze nadzieję, będziemy już na prostej i nie będziemy w takim, można powiedzieć, kryzysie. A jeżeli byśmy spojrzeli na The Marvels jako jeden samodzielny film, to wtedy absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, można spokojnie na tego dzień 45, bo to ten film trwa, usiąść i dobrze się bawić. I... I tyle po prostu. Dobrze się bawić. Ja tego ja czekam na moment, kiedy Marvel skroczy na Disney Plus, a ma to się wydarzyć najpóźniej w lutym, bo tak wychodzi mniej więcej z tego jak wychodziły poprzednie filmy. I na 100% nadrobię sobie wtedy i mam nadzieję, będę się dobrze bawił. No i w końcu dotarliśmy do ostatniej produkcji tego roku, czyli drugiego stanu What If. Gadanie tak, od IFa naprawdę nie było co się martwić. What IF trzyma poziom, tak jak sezon pierwszy, tak sezon drugi również. Sceny walki wyszły bardzo na plus, na to się mega fajnie patrzyło pod względem wizualnym po prostu mwah, uczta. Tylko od IFa trochę dopadło to, o czym ja mówię przez cały film. Mianowicie brak mi takiej wielkiej bomby na miarę, jeżeli chodzi o What Ifa Ultrona z pierwszego sezonu, bardzo blisko tej wielkiej bomby. Miał ostatni odcinek, ale sam fakt, że tylko jeden odcinek był taką wielką bombą, wcześniej były dwa, teraz tylko jeden. Ósmy odcinek miał potencjalnie zostanie taką wielką bombą, ale trochę to nie wyszło. A dziewiąty był tak naprawdę bardzo blisko. Jeżeli wiecie, granica bomby jest tu, to dziewiąty był tak mniej więcej tutaj. Czegoś mi jeszcze tam zabrakło. Jakiegoś jednego elementu, nie wiem jakiego, jakiegoś mi tam zabrakło. Nie zmienia to, że przy dziewiątym odcinku bawiłem się świetnie. Czułem się jakbym takie małe seeker, bo po prostu się rozsiadłem, oglądałem i było jakbym już był jak 28 chyba? I po prostu Secret Wars. I też na duży plus dał od IFA było to, że nawet jeśli myślałem, że jakiś odcinek tematyką jakoś mi nie podejdzie, nie będę się zbytnio z niego cieszył, to w ten odcinek był bardzo dobrze zrobiony i ja się po prostu cieszyłem. Cieszyłem się już wszystko z każdego odcinka. Brakowało mi tej wielkiej bomby, ale absolutnie nie narzekam. Było dobrze. Dobra, przegraliśmy wszystkie produkcje, no to czas na podsumowanie. No generalnie widzowie nie odkryjamy, Ameryki, jeśli powiem, że jest bardzo źle. Po prostu. Jest bardzo źle. Mimo tego, że z 6 produkcji, które wam powiedziałem, 3 są dobre, Jedna jest taka w miarę okej okay, i dwie są słabe, no to jednak no nie jest za dobrze. Sami widzieliście choćby, jak wam mówiłem, co Secret Revengers ze mną zrobiło jak bardzo nie czekałem na rokiego. znaczy chciałem czekać, ale nie mogłem. W większości produkcji, które wychodzą od Marvela są słabe, bezsensowne, niepotrzebne i coś co jest naprawdę mega dużą bolączką, czyli ze sobą niepowiązane, co było zawsze siłą Marvela, że jednak to wszystko miało ze sobą jakiś związek. Teraz tego związku absolutnie nie czuję. Ale dobra, o kondycji Marvela już mi się nie chce tak bardzo wypowiadać, już trochę powiedziałem w ramach odcinka, ale Ogólnie myślę, że można temu poświęcić jakiś taki duży materiał i mam pomysł na taki materiał. Ci z was, którzy są ze mną trochę dłużej, to wiedzą, że ja nadabiam Marvela już od dwóch lat, bo zacząłem w 2022, tak mniej więcej w okresie wakacji. Ja do Marvela wszedłem razem ze spider No Way Home i trochę nie wiedziałem, co się dzieje wcześniej i sobie te wszystkie produkcje oglądam. Jestem już bardzo blisko, bo jestem na Hawkeye, a zaraz po Hawkeye jest Spider-Man no Way Home i to idealnie, bo zaraz pada druga odcinka mojego pójścia do kina. już Hawkeye, no to zaraz echo, więc fajnie sobie to przypomnieć, więc myślę, że już bardzo niedługo i wszystkie produkcje będę miał obejrzane, więc myślę, żeby zrobić taką wieką, może nawet godzinę, a Dajcie znać, czy byście taką chcieli. Ja myślę, żeby taką zrobić. żeby się tak postać i przez taką dobrą godzinkę tak solidnie z Wami pogadać, opowiedzieć jak moim zdaniem Marvel się ma. Czy ma się dobrze, czy ma się źle? Odpowiedź brzmi źle. A jak bardzo się to bym Wam tam powiedział. Dobra, jeszcze tak krótko. Jak zapada się rok 2024? Zapada się w miarę dobrze, szczerze mówiąc. Czekam w przyszłym roku 6 produkcji, z czego pięcioma jestem zainteresowany, jedną nie. Seria i Echo będzie dobrze, czuję. X-Men 98. W X-Menach trochę niezbyt siedzę, ale no wiem, że jest to naprawdę solidne takie pod uniwersum w Marvel, więc tam naprawdę można powiedzieć coś super, mega fajnego. Isof absolutnie nie wiem czegoś spodziewać, więc się nie wypowiem. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, no ja jako wielki fan Spider-Mana po prostu się cieszę na produkcję spider i mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Następnie gata która obecnie, na moment jak to nagrywam, czyli 6 stycznia ma tytuł Dark Hood Diars, yy, no... No ja to nie czekam, nikt na to nie czeka mam wrażenie. Dobra, ktoś tam może czekać. Ja absolutnie na to nie czekam, ale też i tak obejrzę, zobaczę. No nawet jeśli na to nie czekam, to niech to wyjdzie dobrze. Niech to będzie jakaś solidna produkcja. No i oczywiście najjaśniejsze światełko w tunelu, czyli Deadpool. No słuchajcie, jeden jedyny film w tym roku, w tym mały pokłada wielkie nadzieje i my też, widzowie, raczej też pokładamy w nim wielkie nadzieje. Krótko, Deadpool musi wyjść dobrze. Jeżeli Deadpool wyjdzie dobrze, to po prostu jest dramawała nadzieja, no i nie ma co więcej mówić. Ma wyjść dobrze, koniec dyskusji. I będzie to już też koniec tego odcinka. Także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzach co sądzicie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. So, ja jestem zmęczony, bo nagrywałem już ponad godzinę. Godzinę 20 mam na liczniku, a pewnie ten film ma jakieś tylko pół godziny. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie w montażu. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa.